teraz, moi drodzy, zawitałem do firmy Noa. To producent smartfonów z Chorwacji. Zobaczmy, co mają. Przegląd modeli marki Noa proponuję zacząć od modelu F10 Pro. Proszę bardzo, bardzo fajnie tu pokazano jego specyfikację. A sam smartfon prezentuje się tak oto. Dosyć wąska ramka, kropelkowy notch, czyli wszystko zgodnie z obecnie panującą modą. Z tyłu potrójny aparat, fajnie wkomponowany czytnik linii papilarnych, ładna tekstura na obudowie. Warto ten telefon wyróżnić chociażby ze względu na dosyć spory akumulator o pojemności 4000 mAh. Ale aparaty też nie są odparane, 25 mega z przodu, 20 plus 16 plus 5 z tyłu. No i słuchajcie, 8 plus 128 giga pamięci napędzającej procesor Helio P60. Kolejny model to Noa F20 Pro. Oczko wyżej. Helio P70, znów 8 plus 128 pamięci, ale ekran już AMOLEDowy i zajmujący w zasadzie cały front i aparat fotograficzny przedni, jak widzicie, na wyjeżdżającym z góry peryskopiku. Aparacik ma 8 mega, jest pojedynczy, a z tyłu aparat podwójny 16 plus 5. No i trochę mniejszy niż w poprzednio mówionym F10 akumulator, 3500 mAh, ale ogólnie telefon też ciekawy, chociażby właśnie ze względu na ten wyjeżdżający aparat. I kolor jest dosyć ciekawy, kamera tego nie pokazuje, ale on tutaj wpada troszeczkę w fiolet. No, całkiem ładna rzecz. I od flagowców przechodzimy już w stronę średniaczków. To mamy Noa F5 z Mediatekiem P22, 6,2-calowy ekran z kroplowym notchem, tylko HD+, niestety, 4 plus 64 pamięci, z przodu aparat 8, z tyłu 13 plus 2, ale wracamy do dużych akumulatorów, 4000 mAh, no i klasyczny czytnik linii papilarnych, bo chyba zapomniałem wam wspomnieć, że w oglądanym przed chwilą Noa F20 Pro był czytnik wkomponowany w ekran. Noa N10 to kolejny średniak z Mediatekiem P23, jak pewnie z tyłu widzicie, z ekranikiem, ale już Full HD, 4,64 pamięci, aparat z tyłu, dwie szesnastki identyczne, mogące łączyć dwie klatki w duże zdjęcie, 96 megapikseli. Zasilanie to akumulator 3600. No i tutaj producent znowu wyróżnił DTS Sound, który również był chociażby w Noa F5. No i ciekawy design tyłu z takim fajnym obramowaniem otaczającym podwójny aparat i czytnik linii papilarnych. Muszę przyznać, że te chorwackie smartfony wyglądają nader fajnie. A tu już bardzo budżetowe urządzonko Noa P1 z ekranem 5,45 cala HD+, procesorem Mediatek 6737, pamięcią 2 plus 16, aparatem 5 z przodu, 8 z tyłu i akumulatorem 2500. Nic wielkiego budowa stworzyła, ale zwracam uwagę znów na dosyć staranne wykonanie i ładny design jak na bazowe urządzenie i cały czas mamy DTS Sound. A teraz wracamy do średniaczków, ale takich powiedzmy niższej klasy średniaczków. Noa N20 z Helio P23 z ekranem 5,84 cala z takim dosyć wąskim notchem, ale szerszym niż kropelka. 4 plus 64, 8 mega z przodu, 13,5 z tyłu i 3000 mAh akumulator. I znowu DTS. No i znowu dosyć fajny design. Taki powiedzmy no trochę sztampowy, ale urody tym telefonom odmówić nadal nie mogę. No i kolejny model z tego powiedzmy niższego, średniego segmentu. Noa N3, Mediatek 6739, 5,5-calowy ekran bez notcha, z równą klasyczną ramką, HD+, rozdzielczość, 3 plus 16 pamięć, 5 mega z przodu, 16 plus 2 z tyłu, akumulator 3000 mAh i nadal to jest smartfon, który może się podobać, chociaż tutaj te aparaty wystają troszeczkę i tak to tworzywo wokół nich tak sobie średnio, ale nadal jest to niebrzydki telefon, a z tego co wiem, on jest dosyć tani. Ciężko przejrzeć ceny na złotówki, bo Noa na razie nie ma w Polsce dystrybutora, ale powiem wam szczerze, może i jeszcze go żałowam. O, a kawałek dalej znalazłem jeszcze jeden egzemplarz Noa N3, ale w kolorze srebrnym i powiem wam, że jakby go wyczyścić, o, to by robił robotę. No niestety straszliwie się palcuje. Przed momentem go wytarłem, wziąłem do ręki i znowu jest brudny, ale kurczę,
No jest to ładne, no po prostu jest. A teraz dla odmiany Noe F3 z Helio A22, 6,1-calowym ekranem HD+, pamięcią 3+32, aparatami 8 z przodu, 13 i VGA z tyłu i akumulatorem 3500 mAh. Czyli wygląda to, że Noa chyba najwięcej oferuje takich telefonów ze średniej półki cenowej. Są tu najliczniej reprezentowane, ale całkiem niebrzydkie. Ten akurat chyba najmniej mi się podoba z tych, które dotąd obejrzałem. No i na koniec zostawiłem prawdziwego twardziela. To jest Noa Hammer 2019 serii Rugged. No, prawie by mi wypadł, ale nic by mu się nie stało, bo to jest telefon, który bardzo dobrze znosi upadki. Jest przy tym prawdopodobnie wodoszczelny, chociaż tutaj producent tego na tablicy, jak widzicie, nie komunikuje. Ale skoro już Wam pokazałem tabliczkę, to sobie poczytajcie specyfikacje, bo jeszcze chrypki dostanę. No cóż, dosyć elegancki jak na telefon o podwyższonej wytrzymałości. Imitacja skóry, niestety to nie jest prawdziwa skóra. O, jest IP68, czyli tak jak powiedziałem, no na bank jest wodoszczelny. Całkiem ładny jak na telefon tej klasy do takich zastosowań. Ma czytnik linii papilarnych. Ma podwójny aparat, z tym, że ta dodatkowa matryca to jest taka tylko do rozmywania tła. Nie wygląda to najgorzej. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam produkty chorwackiej marki Noa, bo są to całkiem ładne telefony i może firma ta w końcu kiedyś pojawi się w naszym kraju, bo tu na targach MWC widzimy ją już chyba trzeci albo czwarty raz, czyli nie jest to jakiś tam debiutujący producent, to już jest firma, która coś tam na swoim koncie ma.